Szanowni Państwo, nazywam się Tomasz Łabuszewski, jestem naczelnikiem Młodzieżowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Witam Państwa w imieniu dyrektora oddziału warszawskiego IPN, profesora Jerzego Eislera, na konferencji popularno-naukowej rozpoczynającej pewien cykl wydawniczy zatytułowany Migawki z okupowanej Warszawy. Proszę Państwa, razem z koleżankami, kolegami z biura wiele miesięcy temu zastanawialiśmy się, w jaki sposób uczcić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i w toku wielogodzinnych dyskusji stwierdziliśmy, że uruchomimy pewną serię wydawniczą, w której będziemy starali się pokazać co roku pewien zestaw zdarzeń, które działy się w Warszawie w kolejnych latach wojny. Są to zdarzenia bardzo różne i w znacznej części, proszę Państwa, już na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat opisane. My staramy się po prostu ten materiał zebrać, wyselekcjonować i pokazać historię miasta, w którym żyjemy, w którym pracujemy w tych poszczególnych latach II wojny światowej. Samo zestawienie niektórych zdarzeń opisywanych przez moje koleżanki i moich kolegów sprawia, że mówimy o pewnej nowej jakości. Przypominamy pewne zdarzenia, które większość z nas może ma z tyłu głowy, ale w większości wydaje mi się pozostają one zapomniane. No, my chcemy przywrócić pamięć o ludziach, pamięć o zdarzeniach i w ciągu najbliższych 7 lat, jeżeli zdrowie, czas i możliwości pozwolą, będziemy chcieli stworzyć zestaw takich 7 tomów pokazujących w kilkudziesięciu esejach historycznych historię ludzi i historię tego miasta. Dzień dobry Państwu. Moje wystąpienie ma charakter taki wstępny do pozostałych, także będę mówił o rzeczach, które są dość powszechnie znane, natomiast też chciałbym chwilkę poświęcić tu takim kwestiom związanym z tym, czym Warszawa była w tej wojnie, to znaczy w kampanii wrześniowej. No, wydaje się, że jest to taka prosta rzecz. Stolica to jest centrum danego państwa i zdobycie tego miejsca w jakiś sposób daje zwycięstwo, można powiedzieć. Takim chyba najbardziej miarodajnym dla miejsca Warszawy w tej kampanii zdaniem jest zdanie, które zamieścił w swoim rozkazie marszałek Rydź-Śmigły, które miało uzasadnić obronę Warszawy. To zdanie brzmiało: należy bronić stolicy, albowiem z jej utrzymaniem łączy się honor narodu. Jest to oczywiście zdanie bardzo górnolotne, patetyczne, można powiedzieć. Natomiast trzeba pamiętać, że pojęcie honoru w tamtym czasie, wydaje mi się, miało jednak o wiele większe znaczenie i jeśli byśmy prześledzili zastosowanie tego słowa w roku 1939, to oczywiście pierwsze ważne przemówienie, w którym zostało ono użyte, to jest 5 maja 1939 roku przez ministra spraw zagranicznych Becka, który w zasadzie słowem honor uzasadnił odmowę jakichkolwiek negocjacji w sprawie zmian ustaleń traktatu wersalskiego i jakiekolwiek ustępstwa na rzecz III Rzeszy na Pomorzu i w Gdańsku. Drugie to jest raczej cały chór głosów, który przed ostateczną decyzją, przed
podjęciem kroków wojennych wobec Niemiec w Izbie Gmin Brytyjskiej. Właśnie ten chór głosów, chór posłów brytyjskich wykrzyknął, dopowiadając ostatnie słowo do zdania przemówienia wygłoszonego przez przywódcę opozycji ówczesnej, czyli Labour Party, dlaczego Wielka Brytania ma przystąpić do wojny. No właśnie ze względu na honor. I to trzeba powiedzieć, że to wykrzyknęli członkowie Labour Party, a nie tylko konserwatyści, którzy mieli troszkę inne zdanie na ten temat. Może nie wszyscy. A więc honor po raz trzeci i tu honor dotyczy obrony miasta Warszawy. 16 września ten właśnie rozkaz został wydany, a więc no w przeddzień tego, co pogrzebało wszelkie szanse na obronę Rzeczypospolitej w 1939 roku. Ten honor dlatego jest tak ważny i walka w obronie Warszawy jako obronie honoru narodu jest dlatego tak ważna z tego względu, że no, Warszawa poza tym, że miała bardzo duże znaczenie polityczne i propagandowe, no, nie miała dużego znaczenia militarnego. No, chyba największym dowodem na to jest fakt, że obrona Warszawy nie była przygotowywana. Nie była przemyślana, nie była brana pod uwagę od początku kampanii. Rozkaz o powstaniu dowództwa obrony Warszawy został wydany 3 września i dowódcą obrony Warszawy został, jak wiadomo, generał Walerian Czuma, który był wówczas komendantem Straży Granicznej. To w zasadzie mówi samo za siebie, jeżeli wyznacza się na dowódcę obrony stolicy kogoś, kto no, nie miał styczności z wojskiem przez ostatnie lata, to jest to łatanie pewnego niezbyt przemyślanego wcześniej planu. Oczywiście też ważni dowódcy, o których będziemy sobie jeszcze mówić, zostali wtedy wyrwani z różnych ministerstw i także z jednostkami liniowymi wiele nie mieli wspólnego, jednak jak już zostali powołani na te swoje funkcje, to nie zawiedli. Jeśli chodzi o znaczenie polityczne, to oczywiście w Warszawie miało siedzibę większość centralnych instytucji Rzeczypospolitej. Natomiast, no jak się okazało, z 6 na 7 września to można było bardzo łatwo odwrócić. Kolejny dowód na to, że Warszawa nie miała dużego znaczenia militarnego, a raczej właśnie to propagandowe, honorowe, to fakt, że w momencie, kiedy wycofywało się stąd z dowództwo okręgu korpusu, to większość takich, można powiedzieć, podstawowych dla obrony miasta w XX wieku środków, jak na przykład balony zaporowe, reflektory dużej mocy, czy część artylerii przeciwlotniczej, została właśnie z tym dowództwem stąd ewakuowana. Potem większość z tych jednostek gdzieś tam utknęła między Warszawą a Lublinem, może za Lublinem. Tak to wyglądało. Jest wiele, można mnożyć te przykłady, wiele faktów, które przemawiają za tym, że obrona Warszawy nie była przemyślana, nie była brana pod uwagę i była przeprowadzona w sposób dość chaotyczny. Tu mamy niemiecki plan kampanii. Jak widzimy, Warszawa przynajmniej w pierwszej fazie, kiedy jeszcze dowódcy Wehrmachtu mieli nadzieję, że uda im się zniszczyć wojska polskie po zachodniej stronie Wisły, no, wyznaczyli tam miejsce spotkania. Potem te kleszcze zostały przesunięte nieco dalej, chociażby w związku z tym, że Stalin zwlekał z interwencją. Do spotkania, jak wiadomo, doszło w Brześciu.
Z tym, że w zasadzie los Warszawy został przesądzony bardzo szybko i stało się to owego 3 września, kiedy załamała się praktycznie ta pozycja główna armii Łódź, kiedy została przegrana bitwa pod Częstochową i jednostki pancerne z 4. Dywizją Pancerną na czele ruszyły w stronę Warszawy. I teraz, oczywiście tu może dla porządku wskażę to miejsce przełamania. I teraz należy przy tej okazji powiązać, czego w zasadzie nie robi się zwykle, inne ważne starcie z obroną Warszawy, czyli tak zwaną bitwę nad Bzurą, czy bitwę pod Kutnem, jak to mówią Niemcy. To był manewr, który w sposób lustrzany przypomina manewr z Nadwieprza. Był to manewr z nad Bzury, który jednak niestety nie zakończył się takim sukcesem jak manewr z Nadwieprza, ponieważ jednostki niemieckie miały o wiele większą siłę, większą odporność na polskie ataki niż było to 20 lat wcześniej, ale takie ćwiczenie, myślę, może rozwijać wyobraźnię. Gdybyśmy mieli, może dysponowali porównywalnymi co do niemieckiej siłami, no to wtedy może by ten manewr przyniósł większy skutek. Trzeba powiedzieć, że bitwa nad Bzurą nie miała sensu, gdyby Warszawa się wówczas nie broniła. Więc to powiązanie warto mieć w pamięci, kiedy mówimy o obronie Warszawy. I też warto pamiętać o tym, że w zasadzie cała obrona Warszawy jest ściśle powiązana z przebiegiem bitwy nad Bzurą. Ponieważ, tak jak mówiłem, zagon 4. Dywizji Pancernej wyprzedził siły niemieckie, siły polskie również, dotarł do Warszawy 8 września. 8 i 9 września doszło do walk na południowym wschodzie Warszawy, już w zasadzie w murach miasta, w zabudowie wielkomiejskiej. I tu można powiedzieć, że skończyły się próby zdobycia Warszawy. Jedna próba 8 to było rozpoznanie bojem, 9 próba, no też niektórzy twierdzą, że gdyby na poważnie, to jednak 4. Dywizja Pancerna doszłaby dalej niż do placu Narutowicza. Jednak 9 zostało to powstrzymane, a potem 4. Dywizja, jak wiadomo, zostaje odwołana w stronę bitwy nad Bzurą, żeby tam rozprawić się z jednostkami Armii Pomorza i Armii Poznań, które szły na Warszawę. Dokonały zwrotu zaczepnego. Zostały 3 minuty do końca. 3 minuty, tak jest. W związku z tym muszę tu przyspieszyć. Periodyzacja, jak Państwo widzą, wygląda, jest ściśle powiązana z tym, co się działo nad Bzurą, a także z tym, co działo się na wschodnim brzegu Wisły. Mianowicie na wschodnim brzegu Wisły doszło do w zasadzie przełamania polskiej obrony najpierw na pozycji mławskiej, a potem do przedostania się jednostek 3. Armii Wehrmachtu na tyły, przejścia przez Narew, przekroczenia Narwi, przekroczenia Bugu i 15 września wojska niemieckie znalazły się na przedmieściach Pragi. I tu również ta obrona przebiegała w sposób, w dużej mierze opierała się na tym, co poszczególni dowódcy mogli wymyślić ad hoc. Całe szczęście, że Grochowa bronił generał Sosabowski na czele 21 Pułku Dzieci Warszawy i w zasadzie on uratował kolejne
kolejne 10 dni dla Warszawy. Gdyby nie on, Niemcy dostaliby się do Mostów, atakując od strony Saskiej Kępy. On ten atak udaremnił. Jeśli chodzi o dowódców, to tak jak mówiłem, Walerian Czuma został wybrany jako dowódca obrony Warszawy. Potem pojawił się w Warszawie w dość niejasnych okolicznościach, to znaczy jasnych, natomiast kontrowersyjnych, generał dywizji Juliusz Rummel i został mianowany dowódcą Armii Warszawa. Armia Warszawa był to związek, który no, w dużej mierze zawiódł ze względu na zachowawczą postawę generała Rummla i nie nawiązał żadnych prób. Jedna minuta. Nie doprowadził do powiązania bitwy nad Bzurą z obroną Warszawy. Można było spróbować pomóc Armii Pomorze i Armii Poznań od strony Warszawy, odepchnąć te jednostki niemieckie, uderzyć na ich tyły i dopomóc właśnie przedostaniu się chociażby większej części Armii Pomorze i Armii Poznań do Warszawy. A w związku z tym, że to nie nastąpiło, no to generał dywizji Tadeusz Kutrzeba mógł już tylko 27 września 1939 roku przeprowadzić rozmowy kapitulacyjne Warszawy. Jeśli chodzi o te rozmowy, tak ja już kończę. Jeśli chodzi o te rozmowy, to można powiedzieć, że zostały one już zaplanowane 26 września, kiedy skonstatowano, że Warszawa nie może dłużej się bronić z tego względu, że zostały zniszczone zarówno filtry, kanalizacja, jak i elektrownia. I w związku z tym tak wielkie miasto liczące milion mieszkańców bez takich podstawowych środków nie mogło się bronić bez narażania się na olbrzymie straty ludności cywilnej. Może tylko Dziękuję. Powiem, że Niemcy w sposób ostateczny zajęli Warszawę 1 października. Wówczas jednostki niemieckie wkroczyły do Śródmieścia i można powiedzieć o ostatnie wolne ulice porządkowane przez polskich saperów. Dobrze, tak. Musimy już kończyć.